Przewielebni księża, czcigodne osoby życia konsekrowanego, umiłowani siostry i bracia, pozdrawiam bardzo gorąco całe zgromadzenie eucharystyczne, które tutaj przy ołtarzu, można powiedzieć, przy źródle życia i miłości przygotowuje się do tego, by wyjść z tej świątyni i ruszyć na tę trasę ekstremalnej drogi krzyżowej. Po co? Bo po tym spotkaniu tutaj z Jezusem Eucharystycznym kontynuujecie, siostry i bracia, spotkanie z Bogiem w sytuacji już zmęczenia, bólu, może jakichś wyzwań, które się po drodze jeszcze pojawią. To wszystko ma nas przemieniać, by być takim liderem, liderem chrześcijańskim, życia chrześcijańskiego, stylu życia chrześcijańskiego, być takim przewodnikiem dla siebie, dla innych, bo nie lider wchodzi na górę tylko wtedy, gdy świeci słońce. Lider robi to niezależnie od pogody, można powiedzieć, gotowy do tego, by wchodzić w każdych warunkach. I to jest ta przewaga lidera, że on wpływa na świat, a nie świat na niego. Niech się tak dzieje więc, by ta ekstremalna droga krzyżowa była w tym pomocna, by się stawać takim liderem życia chrześcijańskiego i by mieć wpływ na ten świat, a bronić się przed wpływem świata na swoje życie, by było rzeczywiście zawsze chrześcijańskim. Miałem możliwość troszeczkę się porozglądać tutaj, oprócz kapłanów, którzy są, część z tych księży będzie podejmowała wysiłek, by ruszyć na ekstremalną drogę krzyżową. Patrzę też na was, siostry i bracia, i patrzę, że jesteście w różnym wieku, ale jest bardzo dużo też osób młodych, młodzi ludzie, którzy jeszcze mają wigor, siłę też fizyczną. I też nie brakuje tutaj w naszej wspólnocie osób starszych, którzy już wcześniej urodzeni, a jednak też podejmują ten wysiłek. Patrzę na wspaniałą wspólnotę w różnym wieku. Mogę zapytać się, co powoduje, że wy wszyscy tutaj zgromadzeni chcecie już za chwilę wyruszyć na całonocną wyprawę liczącą kilkadziesiąt kilometrów, nie zważając na zimno i zmęczenie po całym tygodniu też pracy. Pytanie rodzi się we mnie i do was je kieruję. Co was motywuje, żeby podjąć takie ryzyko? I tutaj może bym musiał teraz oddać mikrofon i posłuchać odpowiedzi, ale myślę, że wszystkiego nie zostawicie w swoim sercu, że po tej ekstremalnej drodze krzyżowej będą pewne refleksje, będą świadectwa i to ujrzy światło dzienne. Idąc coraz bardziej odkrywamy, że pomysł przejścia tej drogi nie pochodzi do końca od nas. Odczuwamy gdzieś w sercu, że do tej wędrówki ktoś nas zaprosił. Ktoś, komu bardzo na nas zależy, na mnie zależy, bo to trzeba bardzo osobiście odkrywać. Ktoś, kto bardzo pragnie się ze mną spotkać. Też w tym czasie, w takich warunkach. Więc ekstremalna droga krzyżowa to szczególna przestrzeń spotkania z Bogiem. Tak od strony ludzkiej można powiedzieć, że przez swój akt woli, wolnej woli, daje Panu Bogu kilkanaście godzin mojego trwania w milczeniu, mojego bycia tylko z Nim. Nie ja mówię, lecz pozwalam, żeby to On mógł mówić i działać tak, jak On chce. Cisza, wiemy, że jest trudna, bo to też jest szansa, żeby spotkać się z samym sobą, żeby zobaczyć siebie prawdziwego.
doświadczenie trudu, bólu, zmęczenia, a może w pewnym momencie nawet zniechęcenia, bo znam już takie świadectwa, że ktoś mi ostatnio właśnie mówił, że już myślałem, że się poddam, że dalej nie pójdę, że zrezygnuję, a jednak mówię, jeszcze spróbuję. To też jest szansa, że lepiej poznajemy siebie. Widzimy, jak potrafimy reagować w trudnych sytuacjach, takich mówimy ekstremalnych właśnie sytuacjach, jak ja reaguję na to zmęczenie, na ten trud, ból. I tutaj przychodzą słowa, które powiedział do nas święty Paweł. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wiemy, że przeszkody są częścią życia. Nie ma dnia, żeby nie pojawiały się na naszej drodze. Niektórzy z nas może już przywykli do tego, żeby sobie radzić z trudnymi sytuacjami i nazywają to swoją specjalnością. To moja specjalność, żeby radzić sobie z tymi wszystkimi trudnościami, przeszkodami życiowymi. Czasami jednak czujemy się pokonani nawet jeszcze przed przystąpieniem do walki. Coś może mówi nam w środku, nie potrafię, po prostu nie potrafię. Chciałbym, ale nie potrafię. Byłoby oczywiście bardzo miło, gdyby wszystkie przeszkody naszej drodze dały się pokonać tak łatwo, gładko. Wiemy jednak, że tak nie jest. Doświadczenie mówi nam, że nie zawsze potrafimy sobie poradzić i może już nieraz ponieśliśmy wiele porażek. Czasem stwierdzamy, że zadanie, przed którym stoimy, po prostu przerasta nasze możliwości. Są też i tacy, którzy z obawy przed niepowodzeniem starają się unikać wszelkiego ryzyka. Wolą nie podejmować żadnych nowych wyzwań, bo i tak nic z tego nie będzie, bo i tak przegram, i tak nie dam rady, lepiej się wycofać. I tu zapraszam do tego, co Słowo Boże nam mówi, opowiada nam historię człowieka, który powierzył jednemu ze sług sumę pieniędzy odpowiadającą mniej więcej 3-miesięcznemu wynagrodzeniu. Zamiast zainwestować otrzymaną kwotę, sługa przestraszył się ryzyka i ukrył całą sumę w bezpiecznym miejscu. Jego pan na wieść o tym, co się stało, wpadł w gniew, w jakąś złość. W tej złości odebrał słudze pieniądze i dał temu, który w tym samym czasie zdołał podwoić ten otrzymany depozyt. Chociaż ta przypowieść nie jest ściśle rzecz biorąc komentarzem do zdania, o którym powiedział święty Paweł, czyli o czynieniu wszystkiego przez Chrystusa, który nas umacnia, to jednak może nam bardzo pomóc w zrozumieniu tego wersetu. Jeśli ktoś uzna, że nic nie potrafi, w związku z tym uznaje, że nic nie musi robić, prędzej czy później straci nawet te zdolności, które ma, no właśnie, kiedy się przestraszy, że nic nie będę robił, bo i tak nic z tego nie wyjdzie, nic z tego nie będzie, nie dam rady i mam jakiś ten swój depozyt, ale no właśnie, przez taką postawę można stracić nawet to, co się ma. Jeśli natomiast przezwyciężając to nastawienie, spróbuje taki człowiek uczynić coś z tym właśnie jeszcze w imię Boże dla Boga, to nawet gdyby poniósł porażkę, będzie bardziej zadowolony, niż gdyby w ogóle nie spróbował, bo przynajmniej podjął ten wysiłek i dobrze, nie dałem rady, przegrałem, ale nie poddałem się. Kiedy więc, siostry i bracia, mamy do zrobienia coś, co wydaje się nam niemożliwe,
Może trzeba właśnie sobie powiedzieć, mocą Chrystusa potrafię, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. No, taka odpowiedź jest pewnym wyznaniem wiary w obietnicy zawarte w Ewangelii. Jest takim głębokim wyrazem ufności, że jeśli Pan Bóg nam wyznacza pewne zadania, daje nam jakieś, pokazuje nam drogi życia, pokazuje nam to wezwanie, żeby się wziąć za to, to jednocześnie daje nam moc do tego, by to zadanie wykonać. I wielu naszych sióstr i braci doświadczyło tego, co znaczy czynić wszystko w Chrystusie, co znaczy zaufać Bogu, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Przekonywali się, że sztuka pokonywania przeciwności polega nie tyle na tym, co potrafię sam zrobić, ile na tym, jak może mi w tym pomóc Pan Jezus. Oto wielka obietnica tego życia chrześcijańskiego. Każdy, kto wraz ze świętym Pawłem wyzna, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, może właśnie pożeglować w tym życiu, w takim pokoju, bezpieczeństwie, przez najbardziej burzliwe wody, ponieważ jest w tym wszystkim obecny ten, który mówi, że wszystko może i może uczynić dla nas takie rzeczy, które nas zadziwią. Przy tym naszym otwarciu serca dokona wiele i wtedy się przekonujemy, że to nie o własnych siłach, ale mocą Jezusa jest to możliwe. I myślę, że też dzisiaj to wasze podejście do tej po raz kolejny dla niektórych ekstremalnej drogi krzyżowej jest takim zaufaniem, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia i że nie jest to tylko mój pomysł, ale jest ktoś, kto nas do tego zaprosił, każdego z nas i że jest przy nas, kroczy też razem z nami, tutaj podąża tą drogą i że w nim jest możliwe przezwyciężyć też ten trud właśnie tej drogi, ale to jest też doświadczenie, że możemy z nim pokonać różne trudności, które są w naszym codziennym życiu, a ta ekstremalna droga krzyżowa daje taki, można powiedzieć, przedsmak i taką możliwość, żeby się ze sobą zmierzyć i uznać, że nie jestem sam na tej drodze życia.